Cześć ludzie, witajcie serdecznie. Ja jestem Ryuk i witam was w pierwszym odcinku z gry, która nazywa się Sebastian Leb Rally Evo. Gra wyścigowa, jak sama nazwa wskazuje, sygnowana nazwiskiem siedmiokrotnego mistrza świata WRC Sebastiana Leba, Francuza. Gierka wydana przez, wyprodukowana i wydana właściwie przez studio Milestone. Studio, które znane jest z czterech odsłon gry, która nazywa się WRC po kolei 1, 2, 3, 4. Czwóreczkę mogliście zresztą widzieć u mnie na kanale. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam do odcinków. Póki co seria jest wstrzymana. Możliwe, że jeszcze jakieś odcinki się pojawią z tej gry. No i cóż tu jeszcze powiedzieć? WRC to była taka gra bardziej zręcznościowa. Ta gra podobno bardziej stawia na symulację. Możliwe, że w końcu, nie wiem czy pamiętacie, kiedyś była taka gra, Colin McRae zawsze odpowiadał, Colin McRae Rally oczywiście, ta gra zawsze odpowiadała za takie właśnie zręcznościowe podejście do wyścigów w WRC. Natomiast była taka gra kiedyś, ona nazywała się Richard Burns Rally. I to była gra, która właśnie była takim symulatorem, była naprawdę niesamowita i była piekielnie trudna ta gra. No i mam nadzieję, że właśnie taki Sebastian Leb Rally Evo będzie właśnie takim symulatorem bardzo trudnym. To jest wersja demo, którą możecie pobrać na Steamie. Gra ma swoją premierę 29 stycznia, więc już niedługo tak naprawdę. No i ja szczerze powiedziawszy zastanawiam się nad zakupem tej gry. Zastanawiam się, czy ograć tą grę, no i wiadomo, robić z niej odcinki na kanał. Dobra, tyle byłoby słowem wstępu, przyjrzyjmy się, co tutaj mamy. Mamy tryb szybki dostępny, mamy, nie wiem, chyba test drive dostępny i opcje. Ja bym jeszcze w opcje wszedł, ponieważ chciałbym zobaczyć właśnie te opcje wyścigu. Co tutaj mamy? Autohamowanie 0, jak najbardziej. Wspomaganie hamulców włączone. Do blokowania kół nie dopuszcza się. No niech będzie. Wspomaganie stabilności. Włączymy sobie to. Skrzynia półautomatyczna. Taka niech zostanie. System kontroli trakcji. Niech będzie. SI niech sobie będzie. Miarkowane. Niech będzie. Symulacja ruchu głowy. Optymalny tor jazdy niech będzie włączony. Niech mi pokazuje. To możemy wyłączyć ewentualnie. No i dobra. Sprawdźmy sobie, czy działa ten test drive cały. Podczas jazdy próbnej możesz swobodnie jeździć po terenie szkoleniowym. Znajdują się tutaj także dwie trasy, na których można sprawdzić szybkość i precyzję. Aby rozpocząć sesję czasową, podjedź do trasy i naciśnij odpowiedni przycisk. No i dobra, mamy kontrolę nad samochodem, tak ta gra wygląda całkiem, kurczę, w sumie fajnie, no. Model samochodu jest naprawdę konkretny, model otoczenia już trochę mniej, tak jakieś śmieszne są... jakby rozmywanie się tekstur, jak tak przejeżdżam. No i w oddali nie wygląda to zbyt pięknie, no ale zobaczymy zaraz, jak się jeździ. No, całkiem ciekawie. Tylko trochę kłuje mnie ta grafika w oczy. Która tak się dziwnie zachowuje jakoś. Tutaj mamy chyba początek próby czasowej. No i zobaczymy, jak to wygląda. A potem przejdziemy sobie jakąś trasę. Jest jedna trasa. 3, 2, 1. Start. No, to patrzcie. Jeżeli mam być szczery, to wydaje mi się, że ta gra nie będzie aż tak trudna na jaką wydawało mi się, że może być trudna. Chyba, że już mam po prostu na tyle, nie wiem,
opanowane. O matko, przeoczyłem tutaj. Opanowane jeżdżenie takimi samochodami, że nie jest to jakieś takie skomplikowane. Aczkolwiek, no wiadomo, nie mieszczę się tutaj, ale bądźmy szczerzy, gdzie wygląda trasa tak w rajdzie w WRC. Dodatkowo nie mam nigdzie skonfigurowanego tutaj hamulca ręcznego. Także to też troszeczkę mi utrudnia. A wiadomo, trzeba zapoznać się z modelem jazdy. O, proszę, już poprawiłem czas. A czy ja tutaj mam jakiś, nie wiem... Jak ja tu długo mam jeździć? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. A na przykład chciałbym już skończyć. Co teraz? Kontynuuj, wolna kamera. Wyjdź z sesji, okej. Okay. Czaję bazę. Przeskonfigurować sobie ręczny, bo tak przydałoby się ręczny wciskać tutaj na tych prostych nawrotach. Chuje w oczy troszkę, jak się obraca kamera. Dobra, wystarczy tego. O, jeszcze możemy sobie kamery zobaczyć. Tak wygląda to zza kierownicy. Czyli widok z siedzenia kierowcy. Tak wygląda. Tak mamy taki bliższy widok. Tu mamy widok z maski. Widok ze zderzaka. Bliżej samochodu, dalej samochodu. Ja zdecydowanie przeważnie gram na tego typu widoku. No dobra, wyjdźmy z tego. Osobisty rekord 27 sekund. Nieźle. Ale chciałbym wejść właśnie do menu głównego, no bo co ja tutaj mogę innego zrobić? Owszem, chcę wyjść. I przejdziemy sobie do trybu szybkiego, żeby sprawdzić sobie, z tego co wiem, to właśnie jest tutaj rajd, pojedynczy odcinek. No i tak, mamy Monte Carlo, to jest chyba jedyny rajd dostępny tutaj. Tak jest. I tylko jeden odcinek specjalny. Co jeszcze tutaj mamy? Samochody. Samochody są trzy do wyboru. Mamy Polo R Rally Car. Mamy Peugeota 208 R5. Oraz mamy słynnego i niezniszczalnego Mini Coopera S. Najmocniejszy jest zdecydowanie ten Polo. Ponieważ jest to rajdówka po prostu. Rok 2013. Ciekawe, jak to będzie wszystko wyglądało. Kup samochód. Pokażcie. Wszystkie, co mogę kupić. O proszę, patrzcie, można pooglądać sobie tutaj. Ale czemu tego nie mogę kupić? Aha, bo kredytów pewnie nie mam, co? Co tutaj mamy? Fiesta. Fiesta, Fiesta. I20 Hyundai. Citroen DS3 Rally. 13. Tu mamy z 11 roku. Z 12. Z rekordami Sebastiana Leba, Mini Cooper. A, tu mamy C4, takie bardziej starsze samochody. Focus z 99 roku, niesamowite. I ta słynna Subaru Impreza WRX, która była naprawdę niesamowita i pięknie wyglądała. Citroen. Fiesta R5. Grande Punto również się pojawiało. 207. O, a to co? Proton Satria Neo, Lancerek, Xara Kitkar, Saxo, Swift, Clio nawet jest, proszę. 106 Fiesta, Abarth 500,
Lancia Delta Integrale. Och, no niesamowite samochody tutaj są naprawdę. Ford RS200. Ciekawe, właśnie tego się zastanawiałem, czy będzie Lancia Stratos. No oczywiście nie mogło zabraknąć tak kultowego pojazdu tutaj. Abarth Mini Cooper S. Nawet BMW jest, kurczę, 200, 2002. O, ależ ten ma, kurde, skrzydło. No ale to jest Pix. A, Boże, Pix, Pik. 208. Niesamowite samochody, dobra. Kategorie konstruktorzy, dobra. No i czym sobie pojedziemy? Może 208 sobie pojedziemy. Co tutaj mamy? Opcje wyścigu. Sprawdźmy. Dzień. Styl prowadzenia własne, autohamowanie, bla 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 bla. Dobra, to nic nie ten. Przejdźmy do wyścigu, zobaczymy jak się jeździ taki wyścig. No, jestem bardzo ciekawy, czy ta gra będzie w stanie konkurować z Dirtem Rally, który przecież niedawno miał też swoją premierę. Pod względem graficznym myślę, że może powalczyć, ponieważ te WRC ewentualnego sukcesu na trasie nierzadko ważą się w parku serwisowym. Tutaj można zmienić ustawienia samochodu i zapoznać się z informacjami o najbliższych odcinkach. No to sprawdźmy informacje samouczek opisu tras. Okej. Dobra. Informacje o odcinku sprawdźmy. Oblodzony asfalt, ok. Cóż tutaj mamy? Wow! Przednie zawieszenie. Patrzcie, ile tutaj można parametrów zmieniać. Skrzynia biegów, hamulce. Ja nie będę się w to bawił, ponieważ to są naprawdę już skomplikowane rzeczy. I tak naprawdę ja tego nie ogarnię. Nie ogarniam. Nie ogarnę, więc może po prostu przejdziemy sobie do rajdu. No i pojedziemy, zobaczymy jak mi to pójdzie. 3, 2, 1, start. 50, prawy, 4, długi, 60. Ale ślisko! Mam nadzieję, że przynajmniej uda mi się do mety, słuchajcie, dojechać. Rzucam mam! Prawy 6 plus 50. Prawy 6 plus i lewy 6 plus 130. Na razie nie jest źle, naprawdę. 120. I lewy 6 minus wąsko 100. O, ależ mój kot płacze mi tutaj za plecami. No tak, masz rację, kocie, no. Aja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 j
Nie pamiętam, gdzie mam. Nie pamiętam, gdzie mam, słuchajcie, przewijanie w tył. Dobra, teraz tego nie sprawdzę. Uwaga, prawy nawrót 30. Prawy nawrót 30, a ja nie mam pojęcia, gdzie mam ręczny. Lewy 5 minut 40. Masakra. Uwaga, prawy 6 i lewy 2 długi. Prawy 6 40. No cóż, póki co ta gra podoba mi się bardziej niż WRC4, w które jakiś czas temu grałem. Na pewno będzie dużo bardziej wymagająca. Ale myślę, że to jest gra do ogarnięcia. Trzeba nauczyć się tego modelu jazdy po prostu. I jakoś damy radę. I tak ten model jazdy jest dużo lepszy niż w WRC4. W WRC5 grałem niestety tylko na kierownicy, na konsoli PS4 chyba? Nie wiem. Prawy 4 minut.
każdym razie na targach PGA grałem sobie w WRC 5 na kierownicy. No, jedziesz, maleńki. Przydał mi się ręczny, naprawdę nie mam pojęcia, gdzie tu jest ręczny. Trzymaj się trasy. 18 sekund straty, dużo. Już też musieli dać Monte Carlo jako trasę do demo. Wow. Padłem w drzewa. Niedobrze. Nic nie widać. Ależ tu ciasno jest, kurczę. Chciałbym powiedzieć coś o grafice, która mnie otacza, ale niestety skupiam się tak bardzo na tym, że jadę, że nie jestem w stanie powiedzieć. Ale wydaje mi się, że wygląda ona całkiem nieźle. Zresztą... Zresztą teraz jak się zatrzymałem, to mogę sobie popatrzeć. O matko. Lewy 5, 50. Prawy 6 plus na śnieg i lewy 4 wypuść na... 30 sekund, nieźle. Prawy 4 minus długi. Lewy 5 plus 40. Prawy 4 plus 60. Lewy 5 i prawy 4 plus 40. Powiem wam, że model jazdy jest całkiem ciekawy, bardzo dosyć taki... Wydaje mi się, że łatwy do opanowania. Z drugiej strony model fizyki jest strasznie dziwny, ten samochód... No wydaje się strasznie lekki taki jakiś... No, jak tak, o, najedzie, o, to tak się zachowuje, jak taka trochę, nie wiem. Ciężkie to jest naprawdę do stwierdzenia, nie wiem. Ilość zarobionych kredytów zależy od pozycji na mecie. No, spokojnie, mów mi, wiem o tym. 16 pozycja na mecie, tak? Spójrzmy na nazwiska, czy tu jakieś prawdziwe nazwiska są, czy... Co to za nazwiska są? Nie widzę jakieś możliwe, że to prawdziwe. Byłem ostatni, nieźle. To takie dosyć oczywiste, że byłem ostatni. O, tu jakieś, proszę. Newsiki. Albo raczej specyfikacje samochodów. Dobra, przejedziemy sobie jeszcze raz tą trasę. Z tym, że teraz weźmiemy sobie właśnie Mini Coopera. Jestem ciekawy, jak się będzie jechało Cooperkiem. I zobaczymy, czy ten model jazdy będzie jakoś inaczej się prezentował właśnie na tego typu pojeździe. Bez oczywiście tam żadnego... 3, 2, 1, start. Ale hebluje te mini. Nieźle. Zobaczymy, jak to w ogóle się... Ojoj. No nie wiem, czy mi się podoba model jazdy tym mini. Fajnie zapieprza, nie? Muszę przyznać, tylko tak jakoś go nosi dziwnie. Wąsko i lewy 6 minus 120.
wrażenie, że bokiem jedzie momentami. Prawy 6 minut i lewy 5 minut i prawy 5 plus. Patrz, jak to się robi. Lewy 5 plus. Shit. Tak się tego nie robi. Bo się z trasy wypada. Pisze hamuj, to hamuj. A, ogarnąłem ręczny. Ale beka. Zabawne to jest. No, wypadłem na te bandy śnieżne takie, a te bandy, one nie wybaczają niestety błędów. Jak się wjedzie w nie, to ciężko wyjechać. Ale po pierwszym odcinku byłem pierwszy, widzieliście to? Wow, mini, wracaj na trasę, jak się restartuje samochód. Startuj. Ale nie, bo to jest trasa, ja nie chcę trasy restartować. O, cudownie. Może... Okej. Okay. Udało się wyhamować. Po tym, na tym pomiarze już raczej nie będę pierwszy. No ale trudno. No dobra. Uwaga, lewy 2.40. Prawy 4 minus. No właśnie, już nie jestem pierwszy niestety. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś nadrobić ten czas, przynajmniej żeby nie być ostatnim. Taki mój cel na pierwsze odcinki. Nieźle się zbiera te mini, to znaczy potem ma problem tak jakby... Nie wiem... Gdzie tu się to znowu cofało? Nie mów, że nie cofnę tego teraz. Prawy 5 minut, bardzo. No, teraz to super, wyjechałem w ogóle. Nie wierzę w to. Utknąłem tu. Pany, ale ja nie chcę restartować, wiecie, tego całego rajdu. Ja bym chciał zrestartować samochód. Okej. Rozumiem, że tego się nie da uczynić. Postoimy tu. Dobra, wiecie co, moi drodzy, zaczniemy sobie jeszcze raz tą trasę. 3, 2, 1. Kiepsko to wyszło niestety. 50, prawy 4 długi, 60. Lewy 5 minut, bardzo długi, wąsko 40. No cóż, ja muszę przyznać, jestem zainteresowany tą grą. Jestem ciekawy, co wy o tym sądzicie, czy chcielibyście zobaczyć, jak gram w to, jak kaleczę w to, bo na początku na bank to będzie kaleczenie, dopóki się nie nauczę, o, będzie takie kaleczenie. No patrzcie, co z tym autem się dzieje. I on wcale nie jest uszkodzony, to jest najlepsze.
Nie wiem, mam lekko mieszane uczucia. Coraz bardziej, im dłużej gram, mam coraz bardziej mieszane uczucia. Mimo wszystko fajnie się jeździ. Może musiałbym spróbować na jakichś takich większym poziomie trudności czy coś, nie wiem, że to auto się bardziej rozpadało czy coś. No bo tak na razie to, no nie wiem. Tak. Nie wiem, co mam o tym sądzić, naprawdę, wiecie? Powiedzcie mi wy, czy chcielibyście, żebym nagrywał z tego serię. To będzie moim zdaniem najlepszy sposób na to, żeby się dowiedzieć. Jebut, znowu w tym samym miejscu wypadłem. Ależ drży mi pad. Swoją drogą... Teoretycznie wykrywa pada z Xboxa 360, a z drugiej strony jakoś tak, no... Te przypisanie klawiszy takie jest nie do końca, mam wrażenie, jak być... powinno. Znowu utknę? No nie wierzę, utknąłem znowu. Ciekawe, czy... Jedziesz, jedziesz, jedziesz! Dobrze. Dał radę, maluszek. Naprawdę nie wierzę w to, co się dzieje. Uwaga, lewy 2.40. Prawy 4 minuty. Półtorej minuty straty, 2 minuty, przepraszam, prawie. Nieźle. Całkiem ciekawy głos jest pilota. Ciekawe, kto to jest, czy to jest jakiś profesjonalny pilot, czy... I to doczytywanie tekstur. Dobrze, wypuszczę. Lewy 3 plus i prawy 5, zać 60. Biedne, małe mini, takie zmasakrowane. Prawy 6, 60. Ciekawe, który będę na mecie. Myślę, że ostatni. Lewy 6, zać i prawy 3 plus. Lewy 5 plus, prawy 4, zać i lewy 5, wąsko 40. No, tu jest bardzo wąsko, naprawdę tu jest bardzo wąsko. Lewy 5 minus 50. Lewy 5 plus, prawy 5 plus 40. Ciekawe, na ile trasy są autentyczne, jeżeli chodzi o obzorowanie ich. Lewy 3 plus i prawy 4 plus 50. Prawy 4 plus długi 70. Uwaga, lewy 2 plus na śnieg. I prawy 5 minus bardzo długi na asfalt 40. Jezus Maria, jak to jest ślisko.
mi sam odjechał w ogóle. Niesamowite. Lewy 5,50. Prawy 6 plus na śnieg i lewy 4 wypuść na asfalt 70. Prawy 4 minus długi. Lewy 5 plus 40. Prawy 4 plus 60. Lewy 5 i prawy 4 plus 40. No, tak się w sumie gładko jedzie, no jak się jakoś tam stara trzymać. Uwaga, lewy 6 w lewy środka prawy. Drogi to no to jest całkiem przyjemnie. Prawy 5 minus i lewy 6 długi. Tylko zręcznym niestety trzeba troszkę wcześniej. Nie no, jak pudełko zapałek po prostu. Tak nim rzuca. To było już czuć zaraz jak na początku. Gdzieś tam. Meta. Ach, dobra. Słuchajcie, tak to wyszło, niestety. Który byłem ostatni, tak jest. Byłem ostatni. Ależ to była niespodzianka, że ja dojechałem ostatni. Dobra, słuchajcie moi drodzy. To by było na tyle z tego dema. Myślę, że no nie ma tu sensu czegoś więcej pokazywać. Bardzo zależy mi na waszej opinii, czy chcielibyście zobaczyć tą grę na moim kanale. W pełnym... Dziękuję. W pełnym wymiarze, że tak powiem, no pełnej serii po prostu, no. Jeżeli bylibyście zainteresowani, to piszcie, ja chętnie w sumie spróbuję zapoznać się z tą grą głębiej. Możliwe, że na przykład spróbowalibyśmy jeździć na troszeczkę mniejszych. Autohamowanie jest wyłączone, ale na przykład, nie wiem, wspomaganie hamulców wyłączone. Wspomaganie stabilności wyłączone. Skrzynia biegów raczej półautomatyczna, ale kontrolę trakcji trochę zmniejszyć. Uszkodzenia zrobić na poważne. No te średnie balansują między realizmem a przyjemną jazdą. No niestety moim zdaniem one są za małe. Jeżeli samochód dachował dwa razy w rajdzie, to nawet na jakichś średnich uszkodzeniach powinno mu się coś rozwalić, szyby wypaść, coś, cokolwiek. A z nim się nic nie stało kompletnie. Także... No. Mam mieszane uczucia do tej gry, póki co. Ale mam nadzieję, że jak wyjdzie pełna wersja, to... Będzie to jakoś jeszcze wyglądało lepiej. To demo już jakiś czas temu wyszło, a gra ma premierę dopiero za... Który dzisiaj jest 21, za 10 dni, 9 dni. Także... Pewnie jeszcze twórcy coś tam poprawią w tej grze i będzie to fajnie wyglądało. No i tyle. Myślę, że to tyle w tym odcinku, bo i tak już długi wyszedł. Napiszcie, co o tym sądzicie. No i cóż, zapraszam do oglądania innych materiałów, a tymczasem trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.